zrobiło się małe nieszczęście. Chyba się urwała linka albo coś innego, zobaczymy w polówce. Objaw tego jest taki, szyba się nie rusza. Otworzyła się, kiedy ja zamykałem. Dobra. Odgłos taki jakby jakiegoś mielenia. Dobra. Działamy. Trzeba ściągnąć całą tapicerkę i wyciągnąć cały ten mechanizm, co dźwiga szybę w górę, w dół. Okej, działamy. Na początek pod spodem. Pod spodem tutaj są takie trzy śrubki. Jedną już wykręciłem, to jest stąd, druga jest tutaj i trzecia jest tutaj, przy jakiejś lampką. Później trzeba tutaj odkręcić, tutaj, zawadzić za to, o tak, i przekręcić se, i przekręcić se, i przekręcić se. Jak już jest dość fajnie, to zdjąć to. Tam są takie zaczepy. O, widzicie? Na tym się trzyma. Tutaj na tym. Bo to są takie prowadniczki do tego. Później to łatwiej włożyć. Czyli tak. Tutaj jest na dole. Po środku i tutaj ten mały dzyndzelek od góry. Śrubki. Gwiazdki. I jedziemy z koksem. Dziwnym trafem jakby to już było ruszane, bo ta śrubka, którą teraz odkręcam, była luźna. Okay. Mamy już te dwie odkręcone. Jak już są te wszystkie śrubki poodkręcane, po prostu odciągamy. Rwiemy. Trzeba w górę po prostu. Pokażcie, co idzie. Tak to wygląda. Sytuacja wygląda tak. Do klameczki tutaj idzie przewód. Linka. Wszystko zabudowane, ale damy radę. Ludzie to składali i ludzie rozłożą. Wtyczkę od szyby, podnoszenia szyby i opuszczania. Odpiąłem z ciężkimi trudami. O, tutaj ma tak, zabezpieczenie jest takie i takie. Taki dzędzel tutaj jest. Na dół i wypiąć. Przy lince, chyba żem zawiął przy lince tutaj, bo mi się ułamało, może stary plastik, lipnej jakości. Ma takie ząbki, to ten plastyczek, odchylamy i tutaj ma takie coś, o, to i na tym siedzi to. Trudny dostęp, dopiero wziąłem, odpiąłem jak byłem, jak sobie dałem na głowę to, spod spodu, nie od góry, tylko spod spodu. No i dobra, teraz mamy coś takiego. Pozwolę sobie odkręcić silniczek. W takim stanie jest. Chyba nie jest złe. No. Coś tam pokiereszowało, może oczyszczę. Szczoteczką do zębu i może będzie dobre. A tutaj tak. To już wiemy, co tak chrobotało. O, tragedia. Dobra. I zobaczymy jeszcze, co jest pod... Aha. Ten mechanizm. Aha, żeby sobie to opuścić szybę i żeby poluzować te łapki. Ostatnio. Idzie po dobroci coś. No, to fajnie wszystko, luźne, już teraz. Druga ręka się przydała. No. Opuściłem sobie troszkę szybę. Szybę można, o tak, zabezpieczyć.
Jak ja? Brak noża. Szlak trafił. Urwałem trochę. Walczyłem z tym, ale się nie da. Na wszelki wypadek. Sytuacja wygląda następująco. Ściągnąłem to wszystko. Tak, tak. Wystarczyło tylko te śrubki. Elegancko odchodziło. Także nie było problemu. Została mi jeszcze tutaj wtyczka. Tu idzie tutaj ten kabelek i będę mógł to wziąć całe zdjąć. Wtyczkę tą odpiąć. Cholera, jak to tam jest? No nic, będziemy ciągnąć. I będzie ciaciane. No, jest coś takiego. O. I tutaj trzeba coś włożyć. Ja włożyłem akurat kluczyk. I na dół pociągnąłem i samo wyszło. A to powoduje coś takiego, że jak naciskam, to się to odchyla. O. I tutaj jest taki bolczyk i z tego bolczyka schodzi. No. Sytuacja jest taka, że chyba linki są całe, ale plastik popękał. Mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze było. O, tutaj widać pęknięcie plastiku zresztą. Aha. Dziadostwo. I tutaj też. Aha, aha. I to się może pozmieniały parametry i wzięło. Zawinęło się tam wokół tego. Gdzieś jeszcze jakieś pospadały. Jadę jutro do sklepu. Trzeba będzie roznitować. Damy radę. No. Postanowiłem tylko wymienić te szyny, a więc trzeba rozwiertać nity. Ok, jedziemy. Więc tak. Roznitowane. Tu, 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 tu. Wiertło, szóstka, ewentualnie dziesiątka do pomocy, żeby to fajnie obrobić. Także czekam na części i resztę składam. O, tak wygląda linka. Wyciągnięta z tego. Jak to wygląda w środku? Widać już tutaj pokiereszowane. I wyszła z tego po prostu. No i dupa. No i przyszedł mi już zestaw. Już sobie leży, poukładałem tutaj jak ma być. Ciekawe, te szyny przyszły już nie na nity, tylko są śruby. Z drugiej strony są śruby. Cztery, żeby tylko nakrętki przykręcić. Czyli nie trzeba będzie nitować. No, to działam. Siadły nakrętki dali w zestawie, także jest fajnie. No i dobra, poskładane. Z drugiej strony to tak wygląda. No i cóż. Otóż złapiemy sobie na jedną śrubę z 11. Elegancko. No, mam tutaj szybę już opuszczoną, złapaną na te uchwyty. Teraz wezmę tutaj sobie jeszcze coś i fuknę. Dobra, wtyczki też wcześniej sobie pofukałem. No i cóż, podepnę. Opuszczę sobie, żeby tutaj tej jednej nie mogę odkręcić, skręcić. Za wysoko mam ją. Drugą też.
szczuciem. Okej, okay, teraz jeszcze resetowanie. Zapomniałem jeszcze o krytytkach, żeby kabelki nie latały. Krytytka najlepsza na wszystko. Tu zapiłem krytytkę, tu, tu i tu. I teraz jeszcze zostało zaprogramowanie tego, czyli jakoś to wygląda tak, że trzeba wywindować szybę do góry na 5 sekund i później obniżyć na dół, na sam dół i na 5 sekund przytrzymać, no i tyle. Resetowanie, czy tam jak to woli, kalibracja mechanizmu ma wyglądać tak. Opuszczamy, przekręcamy zapłon oczywiście, opuszczamy na sam dół i na samym dole przytrzymujemy przez 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Później dźwigamy do oporu i też przytrzymujemy przez 5 sekund. Ot, cała filozofia. Działa. No, jeszcze tylko to mi zostało. Tutaj od góry, pierwsze górę, odchylamy troszkę. O, pierwsze górę i dociskamy. I resztę boczki też naciskam. Okej. Nie okej, okay. Tu przychodzi ta, tu przychodzi ta. No, gitara. Jest gitara. To by było na tyle. Może się komuś przyda. To do kiedyś.